No bardzo ważny mecz na pewno przed nami, jak ostatnie. Udało nam się wydać i ostatnie spotkania 3-2. Mamy 5 punktów przewagi nad zespołem z Gdańska, ale zespół z Gdańska też ma jeszcze troszkę łatwiejsze mecze niż my. My gramy powiedzmy z samą tą górą tabeli, natomiast zespół z Gdańska spotyka się z Olsztynem, spotyka się u siebie z Warszawą, więc na pewno no my musimy zagrać tutaj zwycięstwo, bo tak naprawdę tylko zwycięstwo jest nam w stanie zagwarantować te play-offy. Na pewno ten pierwszy mecz tutaj u siebie z Resowią to byłaby zbyt długa przerwa też, bez spotkania. Natomiast na pewno byśmy wtedy gdzieś szukali jakiegoś sparring partnera, a w tym okresie na pewno o to nie byłoby zbyt łatwo i też te mecze sparingowe na pewno troszkę inny ciężar gatunkowy mają niż mecze o stawkę, więc tutaj te mecze, na pewno ten mecz pierwszy szczególnie pozwolił nam zachować jakąś taką tą stabilność tą meczową, że praktycznie graliśmy tym samym rytmem. Natomiast ten wczorajszy mecz też ze względu na to, że ten najważniejszy mecz przed nami w sobotę, też zagraliśmy troszkę w zmienionym składzie. Całe spotkanie zagrał Piotrek Orczyk. Troszkę dałem odpocząć przede wszystkim Niko Pęczewowi, który też narzeka na lekkie dolegliwości Achillesa. Pozostali zawodnicy zagrali mniej więcej porówno. Tak mówię, no niestety tak troszkę muszę powiedzieć, że się potraktowali ten mecz bardziej treningowo, żeby przygotować się jak najlepiej do tego spotkania z Gdańskiem. Natomiast no, mogliśmy troszkę lepiej tam pograć na pewno, bo w niektórych momentach nie wyglądało to zbyt budująco. Natomiast mam nadzieję, że zupełnie inne spotkanie zagramy w sobotę. Panie trenerze, ja będę monotematyczny dalej. Czy ten brak Bartka Sufy bardzo panu komplikuje sytuację w drużynie? No na pewno komplikuje, bo jest bardzo ograniczona ta możliwość zmiany na pozycji przyjmującego. Tutaj siedząc obok na pewno bardzo by się przydał, chociaż w takim chociażby spotkaniu jak to z Gdańskiem, gdzie no, i przyjęcie i ten atak. No, nie każda piłka musi być kończona tym mocnym atakiem, a akurat Robert tutaj, że tak powiem, bardzo dobrze opanował tą grę z ataku z blokiem przeciwnika i na pewno by nam się tutaj bardzo przydał, więc no, tutaj musimy liczyć, że nasi przyjmujący nie będą mieli słabszego dnia, bo jeżeli jakiś taki słabszy moment będzie, no to nie ukrywam, że może być problem. Jaka jest rola Piotrka Orczyka w tym wszystkim? No Piotrek Orczyk jest, powiem tak, melodią przyszłości tutaj naszego klubu. Mamy z nim kontrakt podpisany na 3 lata. Jest to chłopak bardzo, bardzo młody, więc jeszcze tego doświadczenia brakuje zdecydowanie brakuje tego doświadczenia, więc na pewno będzie gdzieś tam naszym jakimś lepszym, mocniejszym elementem z czasem. Tutaj ciężko odpowiedzieć, bo mówi, no może zagrać bardzo dobrze, a może zagrać też zupełnie odwrotnie, bo no tak młodość ma to do siebie, że obok jednego wspaniałego meczu przytrafiają się te mecze kompletnie nieudane. Natomiast mówi, na pewno jest wartościowym zawodnikiem, na pewno tą jakość gry naszą też będzie podnosił, z czasem coraz bardziej. Tak, nowa stara pozycja. Ja cieszę się, że, znaczy na pewno nie cieszę się z tego, że Bartkowi się przytrafiła taka kontuzja, ale całe szczęście, że mogłem zagrać chociażby, że był taki mecz jak z Rzeszowem, gdzie mogłem sobie przypomnieć, bo tak naprawdę jest to troszeczkę inna pozycja niż gra na przyjęciu. Także z tego jestem na pewno zadowolony. No nic, no wypadło na mnie, grałem na tej pozycji wcześniej, jakieś tam doświadczenie mam. Mam nadzieję, że dużej dziury tutaj w zespole nie zrobię. Trudno się przestawić, to jest jakiś przeskok ogromny, czy? No może ogromny nie, ale ja osobiście myślałem, że będzie mi łatwiej. Są jeszcze pewne nawyki, których na APM w tym sezonie, chociażby pójście do ataku, nieraz mi się zdarzyło zostać w szóstej strefie w obronie. Nie przyszedłem do piątej, także myślę, że z czasem, z treningiem będę nabierał tej właśnie takiej pewności.
co do i przekonania, bo tak naprawdę nie byłem za bardzo zadowolony z tego faktu, że muszę tam grać na tej pozycji, ale mam nadzieję, że podoba. Czyli czekasz, żeby jak najszybciej Bartek wróci? No tak, no każdy tutaj w zespole jest potrzebny, jest potrzebna cała trzynastka tak naprawdę, którą tutaj jesteśmy, która tworzy tutaj ten zespół. Wszyscy są bardzo potrzebni i tak trener powiedział, no będzie, są mecze słabsze, są mecze gorsze i nie wiadomo tutaj jak zagramy jako cały zespół na każdej pozycji. Może mieć słabszy moment Adrian czy Niko i nie wiadomo jak się zachowa Piotrek, no także to jest na pewno jakaś tam, jest to na pewno jakiś problem, no ale myślę, że sobie tutaj z nim poradzimy.